Rączka gotuje po śląsku. No witajcie kochani, to Jorem i Grzączka. Także chcę pomyślał, że jak idzie ku zimie, to też trzeba się rozgrzewać od środka i wcale nie chodzi mi o wyskokowe trunki, no o dobro zupa. Na Śląsku dycki był zwyczaj ważeniu zupy z banie. Chociaż w tym roku, muszę powiedzieć, susza troszeczkę te banie nam załatwiła, bo one rosną jak szalone, jak jest mokro. Ale myślę, że nikerem się tam w zagródkach udało wyhodować przepiękne banie, z których idzie uważać naprawdę przepyszne rzeczy, a ja dzisiaj proponuję dobro zupa, a dokładnie krym z tej banie. I do tego potrzebujemy 60 deka banie, 7 deka masła, jedna marekwia, pietruszka, jedna cebula, z dwa ząbki czosnku. Jak macie białe, wytrawne wino, to też możecie se tam cyknąć, a dokładnie setka. 2 litry bulionu, kwaśna śmietonka. No i ta zupa potrzebuje, że tak powiem, takiego dopieszczenia smakowego. I do tego potrzebujemy zozwór suszony, czyli imbir, troszkę pieprzu, może być papryczka chili, która też w zagródce mi rośnie. Idzie ją potem wysuszyć i sproszkować. Troszkę soli, korzenio, a jak ktoś lubi, to może sobie jeszcze te pecki z banie wysuszyć, uprażyć i to będzie taki dodatek do tej zupy. A już godom, jak ta zupa zrobić. No i przed to proponowałbym, żeby ta bania normalnie pokroić w kostka. Może to być, teraz tych sortów baniów jest dużo w sklepach, ale jak ktoś ma swoja, to ta najzwyklejsza to jest ta olbrzymia, ona ma taki fajny ten miąższ pomarańczowy i jest mięciutko. Kryjemy ją w kostka. Potem się kumy cebulka, też kosteczka, i ta cebulka musimy przesmażyć na rozkwarzonym maśle. Możemy lekko posolić, wtedy ona się prędzej zmięknie, ale też lekko skarmelizuje. Za 2-3 minutki dociepujemy poczyto marekwia i pietruszka i tak do kupy to musimy przesmażyć jeszcze z 2 minuty. Co potem? Jak mamy te wino, podlewamy winem, zaczyna dobrze woniać, a wino ma za zadanie, żeby ta zupa miała taki lekko kwaskowaty smak. Chociaż nasze umy na pewno wina nie dowały, to myślę, że każda gospodyni współczesna lubi, no już tak troszeczkę te smaki mieszać, firlać, bez toż proponuję właśnie dodanie tego wina. No i co dalej? Dociepujemy na to wszystko bania i za 3 minuty zalewamy bulionem. Duszymy do miękkości. No i pierwej baby to się musiały, słuchajcie, brać sito, przecierać, a my dzisiaj mamy nowoczesność w kuchni, mamy blendery, bez toż możemy to potraktować blenderem, że tak powiem kolokwialnie, ale niż zblendujemy to wszystko, proponuję to jeszcze przyprawić. Sól, korzeni, imbir, czosnek i to wszystko zaczyna już teraz woniać. Bania mamy miękko, jest to przyprawione, blendujemy albo przecieramy przez sito na jednolito gładko masa. No i to teraz, jak już zupa wyłączymy, możemy dodać kwaśne śmietonki, ale ta śmietonka trzeba zahartować, czyli do miseczki wloć troszkę tej zupy, wyfyrlać z tą kwaśną śmietonką, bo to wszystko z kuli tego, żeby się nam to nie skoperlyło najzwyczajniej w świecie. A ja proponuję ta zupa, słuchajcie, naleć do talerza, zrobić taki fajny wzorek czy kleks kwaśne śmietonki, tak jak to robiły nasze umy, kwaśna śmietonka dycki na talerzu była. Te pecki z banie uprażyć, posypać zupa, możecie sobie dodać jeszcze troszkę zieleninki. Przepyszne, rozgrzewające danie, treściwe, konkretne, bardzo smaczne. Na ta pora właśnie jesienno proponuję, bo jest po prostu bardzo, bardzo smacznie i tak chyba ma być. No i zdrowo, bo wszystkie produkty są naturalne, a to jest najważniejsze. Zupa mamy uważono, ale żeby dobrze się trawiła, to proponuję posłuchać trochę dobrej muzyki. Śląskiej oczywiście.